Witam, z tej strony Nightshade, a to jest Equatrip, rozdział D7,5, LCDPV. Księżniczka Luna leżała na fotelu w swoim centrum kontroli snów. Tak, to dobra nazwa, pomyślała. Centrum kontroli snów. I wpatrywała się intensywnie w ekran. Była już prawie druga w nocy, a żaden z przybyszów z innego wymiaru jeszcze nie spał. A na ile księżniczka się zorientowała, już następnie mieli oni opuścić Equestrię. Dlatego też Luna, zamiast jak to noc pomagać swoim poddanym rozprawiać się z koszmarami sennymi, czekiwała na możliwość wejścia do snów podróżników. Chciała się bowiem z nimi pożegnać. Nie do końca podobał jej się sposób, w jaki potraktowała ich Celestia. O ile Luna nie miała na ogół nic przeciw kontraktowi, jaki jej siostra podpisała z Hasbro, o tyle niezbyt podobały się jej magiczne lunety śledzące podróżników zawsze i wszędzie. Choć litościwie wyłączały się, gdy obieg obserwacji wchodził do wychodka. Także zaklęcie, które w magiczny sposób wiązało ich losy, sprawiało, że wciąż coś im przydarzało. Nie było zdaniem księżniczki nocy najlepszym rozwiązaniem. Zwłaszcza, że dotarły już do niej wieści o nielegalnym wyścigu Pegazów nad ulicami Kryształowego Królestwa i Luna miała wrażenie, że i bez zaklęcia osobnicy ci mieli tendencję do pakowania się w kłopoty. Mimo wszystko jednak chciała wynagrodzić im niedogodności, oferując rekompensatę w postaci świadomego snu, który był bodaj czy nie najlepszym z legalnie dostępnych przeżyć, o jakich może marzyć kucyk i nie tylko kucyk. Zastanawiające, pomyślała Luna, wciąż wpatrując się w ekran. A zaliż urządzają sobie oni fioletową noc? Przed mniej więcej 2500 lat w ekwestriańskim wojsku istniała tradycja fioletowej nocy. Polegała ona na tym, że ostatniej nocy przed przejściem do rezerwy oddział urządza wielką balangę. Do koszar przemycano wtedy alkohol i inne używki, takie jak na przykład lizawki z solą, a ci, którzy przedwcześnie zasnęli, mogli się obudzić soplonem wplecionym w ozdobnione ułożoną grzywę. Schowani za powstałymi w ciągu nocy w całkowitej ciszy drewnianymi murami, a nawet przywiązani ogonem do kolumny, najczęściej do ryckiej lub jońskiej, rzadziej kartyńskiej. Jeśli komuś dało się ją dzień wcześniej ukradkiem przytachać z najbliższego miasta. Kuce ziemskie miewały zdumiewający udźwig, szczególnie po wielu miesiącach ciężkiego treningu. Oczywiście znaczną część zabawy stanowiło unikanie oficerów i udawanie, że żadnej balangi tak naprawdę nie ma. Dlatego też były to najcichsze imprezy w historii imprez. Z drugiej jednak strony, oficerowie sami też kiedyś byli szeregowcami i ochoczo włączali się w zabawę, oczywiście na własnych warunkach. Nigdy tej nocy nie robili rewizji w szafkach i patrzyli z poważaniem na drobne wybryki w rodzaju niestarannego salutu spowodowanego nadużyciem soli. Ale za to, aby podnieść imprezowiczom poziom adrenaliny, na patrole wysyłali dwa razy więcej żołnierzy niż zwykle, z rozkazem natychmiastowego meldowania oficerowi dyżurnemu o wszelkich przejawach naruszenia ciszy nocnej. A oddział, dla którego była to ostatnia noc w koszarach, następnego dnia miały jak w banku pobudkę przed świtem. Księżniczka uśmiechnęła się i potrząsnęła głową. Raczej nie wydawało się jej prawdopodobne, żeby ta stara ekwestryńska tradycja dotarła do świata, z którego pochodzili trzej podróżnicy. Nagle na ekranie przy imieniu Grimbacker Champony pojawiła się zielona kropka, oznaczająca, że ogier zapadł w sen. Księżniczka nocy momentalnie poderwała się do pozycji siedzącej. Komputer, zaprowadźcie mnie do snu Grimbackera, zawołała. Księżniczka stała obok zielonego jednorożca na balkonie jakiejś strzelistej budowli. Dość wysoko nad poziomem gruntu, bez trudu rozpoznała budynek. Był to pałac w Kryształowym Królestwie, z jakiegoś powodu jednak stał on w samym środku Ponyville. Miasteczko rozpościerało się w dole, widocznym w skrócie perspektywicznym, który Luna od razu rozpoznała jako charakterystyczny dla postrzegania miejsc, gdzie spędziło się najwyżej 1-2 dni i których nigdy nie widziało się z powietrza. Na ulicach panował chaos. Ogarnięta panią kucyki biegał z miejsca na miejsce,
Pegazy zderzały się w powietrzu, a dźwięki zatrzaskiwanych drzwi i okiennic dobiegały do uszu księżniczki praktycznie bez przerwy. Nie trzeba było długo czekać, aby pojawiła się przyczyna zamieszania. Między budynkami leciał zygzakiem z wielką prędkością szar ogier, Pegaz z brązową grzywą. Miał wyjątkowo skupioną minę, jego oczy były przymrużone, zaś z pyska wystawał koniuszek języka. Zanim w bliskiej, aczkolwiek nie zmniejszającej się odległości, trzymał się oddział strażników Pegazów. Co chwila któryś nie wyrabiał się na zakręcie i wpadał na budynek z efektownym, acz całkowicie nielogicznym i bezsensownym wybuchem. Księżniczka zerknęła na Grimbakera. Jednorożec trzymał w przedniej nodze fantazyjne, powykręcaną laskę, zwieńczoną ozdobną gałką w kształcie własnej głowy. Spoglądał na pogrążone w chaosie miasteczko i wydawał się być całkiem zadowolony z siebie. Nie zauważył jeszcze księżniczki nocy, więc ta natychmiast uczyniła się niewidzialną. Ciekawa była, w jakim kierunku rozwinie się sen i nie chciała się zbyt wcześnie ujawnić. Nagle obok jednorożca pojawił się trzaskiem Discord. Świetna robota, zakrzyknął z entuzjazmem. Takiego chaosu dawno już nie widziałem. Teraz mogę się przygotowywać do jednego, do przejęcia władzy nad światem. Of course. Drakoneko z jakiegoś powodu obejrzał się przez ramię. A teraz lecę się przygotować. Żegnaj, mój uczniu, dodał stwór i zniknął. Grindaker odwrócił się od balkonu, wciąż się uśmiechając. Wkroczył do wnętrza pałacu, a niewidzialna księżniczka podążyła za nim. Dopiero gdy drzwi prowadzące na balkon zamknęły się, uśmiech jednorożca zniknął. Kurde, co ja narobiłem? Powiedział, z rozmachem trafiając się kopytem między oczami. To zaskoczyło Lunę. Wyglądało to tak, jakby jednorożec z jakiegoś powodu chciał prezentować się światu jako socjopata lub psychopata, a tak naprawdę wcale nie był. Postanowiła się ujawnić, stanęła za zadem ogiera i uczyniła się widzialną. Widzę, iż zmartwienie jakoś sny twe zatruwa, stwierdziła. Zaskoczony jednorożec odwrócił się w miejscu, upuszczając berło. Księżniczka Luna? Rzuciłem zaskoczony. Owszem, rzeknij mi, co cię trapi? Napuściłem Vana na Ponyville, a policję na Vana i teraz kuckiwają przeze mnie kłopoty, a Discord chce to wykorzystać. Luna rzuciła kucowi spojrzenie spod łba. Czemuś to uczynił? Zapytała surowo. Bo myślałem, że będzie fajnie. To nieodpowiedzialne z twojej strony. Winieneś w twym wieku być mniej dziecinnym. Wiem. Aczkolwiek Van winien także się zastanowić, nim podpuścić się pozwoli, dodała księżniczka. On także za zamieszanie to winę ponosi. W obecnej chwili jednakowoż jestem tu, aby pomóc ci w naprawieniu tego, co uszkodziłeś. A da księżniczka radę? Owszem, spójrz, Ino. Przed obliczem księżniczki nocy natomiast pojawiła się lewitująca w powietrzu klawiatura i czarny prostokąt symbolizujący ekran komputerowy. Luna wklepała następujące komendy. Ezwał, czyc, 1. Good mode. W świecie snowita mogła naginać rzeczywistość według swojej woli, ale wiedziała, że liczy się efekt, a wpisanie cheat kodów na good mode na pewno poruszyło wyobraźnię Grimbakera. Teraz patrz, dodała z uśmiechem, otwierając drzwi na balkon i rozpościerając skrzydła. Nie czekając dłużej, wystartowała i zleciała w dół. Tam, gdzie przelatywała, natychmiast wszystko wracało do normy. Pożary gasły, dym wypełniający powietrze znikał, zawalone ściany się odbudowywały. Po chwili Ponyville wyglądała jak nowe, a kucki zaczęły wychodzić na ulicy i spoglądać w niebo. Patrzcie, to księżniczka Luna, hurra, niech żyje, wiwatowały. Luna zatoczyła koło i wróciła na balkon, na którym stał jednorożec i w niemym podziwie przypatrywał się jej. Zawsze wiedziałem, że to ty, Luno, jesteś najlepszą księżniczką w Equestrii, stwierdził. Może. Luna nie lubiła być porównywana do siostry. Zawsze uważała, że to trochę jak porównywać noc do dnia. Przepraszam cię za moją siostrę i za to, że trzymała was pod stałą obserwacją. Nie ma o czym mówić. To Van się tym najbardziej przejął. Kurt machnął nogą z lekceważeniem. Nagle księżniczka usłyszała dziwny, elektroniczny świergot
i już wiedziała, że to jeden z pozostałych przybyszy z innego wymiaru, właśnie zapadł sen. Będę musiała cię opuścić, dodała. To twa ostatnia noc w kwestii. Na pożegnanie ześlę więc dla ciebie dar świadomego snu. Od tej chwili zdajesz sobie sprawę, że śnisz. Możesz robić z całą rzeczywistością, co tylko chcesz, nie musząc polegać na swojej podświadomości. O rany, jednorożec wpatrywał się w księżyczkę nocy, wzrokiem pełnym podziwu. To jest sen? Świadomy sen? Dziękuję, księżniczko, naprawdę jesteś wspaniała. Nie ma za co, odpowiedziała Luna i natychmiast się ulotniła. Świadome sny bywały ciekawe, ale podglądanie ich byłoby w opinii księżniczki niedopuszczalną niedyskrecją. Niebieski kurz z kremową grzywą spadał w dół, ale ziemia się nie przybliżała. Księżniczka Luna od razu wyczuła, że ma do czynienia z nieskończoną przepaścią. Logika snów przypominała jej czasem logikę gier komputerowych, z którymi zapoznała ją siostra. Niewidzialne ściany, nieskończone przepaście, wyekwipuj żółty fartuszek, żeby wejść na poziom orzechowy. Kto ma kalosze na głowie, dostaje 3 punkty. Grunt wyglądał dziwnie. Rozpościerało się na nim jakieś rozległe miasto, którego Luna nie rozpoznawała. Przypuszczała, że to musi być jakieś miejsce ze światem ludzi. Na ulicy nakładały się jednak grube, żółte kreski i podpisy. Tam bezpośrednio pod nimi była ta ulica kardynała Stefana Wyszyńskiego. Krzyżowała się z nią ulica Ignacego Daszyńskiego. Nad pobliskim parkiem unosił się napis Park imienia Stanisława Tołupy. A nad miejscem, gdzie najwyraźniej znajdowało się Śródmieście, wisiał wielki napis Wrocław. Luna weszła do snu niewidzialna, mogła więc spokojnie obserwować kuca, który patrzył na ziemię zrezygnowanym wzrokiem. Halo! Usłyszała nagle. Zaskoczona podniosła głowę i zobaczyła nieznaną jej białą klacz Pegaza, zburzoną żółtą grzywą i 3 balonikami jako znaczkiem. Najbardziej jednak zaskoczył Lunę hełm ze szpikulcem, jaki miała na głowie. Podleciała do spadającego w nieskończoną przepaść kuca. Wiggets? Luna uniosła brwi. Ten język? Skąd ten ogier właściwie go zna? Czyżby w ich świecie? Nie, to niemożliwe. Musiał go usłyszeć gdzieś w Equestrii. Nie najgorzej, poza tym, że spadam, odpowiedział zrezygnowany ogier. No to zahamuj, zawołał nagle męski głos. Na grzbiecie klaczy pojawił się nagle mężczyzna z brodą i wąsami, ubrany w zdecydowanie niemodny strój. Na ile Luna wiedziała, tego rodzaju strój nosił się mniej więcej 100 lat wcześniej. Ale wtedy się zagrzeję. Trzecie prawo Westinghouse'a, nie pamiętasz? I pamiętaj, nikt nie może poznać sekretu pradawnej mowy. Panie Westinghouse, jak właściwie brzmi to trzecie? Kurt nie zdążył dokończyć pytania, bo mężczyzna i klacz gdzieś odlecieli. Ślicznie, odpowiedział Kurt z ironią. Tymczasem Luna postanowiła pomóc. Podleciała pod spód do giera, uczyniła się widzialną i zahamowała w powietrzu. Zaskoczony Kurt wylądował na ich grzbiecie. Księżniczka Luna? Pytał. No, kogo jak kogo, ale księżniczki się tu nie spodziewałem. Nikt się mnie nie spodziewa, odparła Luna. A teraz powiedz mi, waćpan ino, gdzie chcesz wazić wylądować? Na tamtym dachu. Kurz wyciągnął kopyto w kierunku jednego z płaskich dachów kamienic pod spodem. Miasto, które do tej pory robiło tylko za tło, teraz zyskało na trójwymiarowości. Przybliżyło się też znacznie szybciej, niż wynikałoby z samej tylko fizyki lotu. Jesteśmy, oznajmiła wreszcie księżniczka, lądując wszystkimi 4 kopytami na dachu. Ogier zsunął się z niej i stanął obok. Dziękuję, księżniczko. Nie ma za co. Chciałem się też przeprosić za siostrę i za to, że cię bez przerwy podglądała w Equestrii. Jeśli robiła to jako księżniczka, dla bezpieczeństwa swoich poddanych nie mam nic przeciwko. Odpowiedział beztrosko Kurz. Byłby problem dopiero, gdyby chciała to wykorzystać do jakichś własnych, niecnych celów. To Van się tym najbardziej przejął. Miło wiedzieć, że nie chowasz urazy, a teraz, jako że to twoja ostatnia noc z Equestrii, pozwól, że podzielę się z tobą darem świadomego snu. O kurcze, to jest świadomy sen, tak? Kurz z zachwytem rozejrzał się dookoła. I mogę robić, co chcę? Owszem.
Nagle rozległ się głośny trzask i w miejscu niebieskiego ogiera stanął wysoki, młody mężczyzna z nadwagą i okularach. Działa! Krzyknął uradowany. Podszedł do krawędzi dachu i spojrzał w dół. Na środku pustej, brukowanej, mocno zużytej jezdni pojawiły się szyny. Pędził po nich opływowego kształtu niebieski parowóz, ciągnąc za sobą sznur dopasowanych kolorystycznie wagonów. Boki ich pudeł zachodziły na podwozia, zasłaniając całą aparaturę. Pociąg zahamował ze zgrzytem hamulców, a mężczyzna zeskoczył na dół z krawędzi dachu. Bez trudu wylądował na chodniku, 15 metrów niżej, i ruszył w kierunku pociągu. Otworzył drzwi i spojrzał ponownie na stojącą na dachu księżniczkę. A wasza wysokość nie jedzie? Zapytał. Nie, odpowiedziała Luna. Możesz się cieszyć swoim snem samotnie, albo możesz wezwać swoich przyjaciół. Ale ja mam inne zadania. Mężczyzna zastanawiał się przez chwilę. Wiem, zrobię ultramodernistyczną dzielnicę z całym mnóstwem wieżowców, kładek i tuneli. I powkurzam Zawadyckiego. Dziękuję jeszcze raz, zawołał, po czym wbiegł do pociągu po stopniach i zatrzasnął ze sobą drzwi. Parowóz natychmiast ruszył przed siebie, a w kierunku, w którym jechał pociąg, zaczęły jeden po drugim wyrastać wielkie, prostokątne, lustrzane wieżowce. Księżniczka uśmiechnęła się do tego widoku i nagle usłyszała znajomy świergot. Trzeci spośród gości położył się spać. Pora jego też odwiedzić. Luna rozejrzała się dookoła. Była w Ponyville. Słońce miało niedługo zajść i właśnie chowało się za niskie chmury wiszące nad lasem Everfree. Księżniczka stała na kalenicy jednego z dachów, który wyróżniał się spośród wszystkich innych. Nie był kryty strzechą, tylko jakimś chropowatym, szarym tworzywem, ukształtowanym w faliste płyty. Na skraju dachu siedziały dwie dziwne istoty. Najprościej dało się je opisać jako półkuce, pół ludzi. Miały ręce i nogi, ale pokryte były sierścią, a ich głowy były głowami kuców. Biały ogierał mężczyzna z trójkolorową fryzurą i skrzydłami na plecach i niebiesko-zielona klacza kobieta z rogiem jednorożca trzymali się za ręce i patrzyli sobie głęboko w oczy na tle zachodzącego słońca. Ale kicz, stwierdził nagle osobnik płci męskiej, i pomyśleć, że nawet nie lubię antro. No, ale jak maszyna ze mną zacięła się w połowie, to trudno, żeby było inaczej, odpowiedziała jego towarzyszka. Dobrze, że mamy ręce, możemy grać w bierki. Luna natomiast domyśliła się, co się stało. Imię Zenona było jej bardzo dobrze znane. Tym razem postanowiła interweniować natychmiast. Głośno tupiąc kopytem po dachu, podeszła powoli do dziwacznej pary. Dwa stworzenia obejrzały się zaskoczone. Księżniczka zauważyła, że między nimi leży stosik różnokolorowych plastikowych patyków z różnorodnymi zakończeniami. Księżniczka Luna? Osobnik męski usiłował wstać, ale zaczął się zsuwać ze stromego dachu, więc zamarł w pozycji siedzącej. Co księżniczka tu robi? Przybywam do twego snu, Sanlifie, ponieważ to ostatnia twa noc w Equestrii. Chciałem cię pożegnać, jako księżniczce snów przystało, odpowiedziała Luna. Nie musisz wstawać, zaś jako rekompensatę za bycie śledzony i podglądany w Equestrii oferuję ci możliwość świadomego snu. Serio? Co człowiek zrobił wielkie oczy, co było tyle trudne, że jego oczy były wielkie same z siebie. Kiedy? Teraz. Teraz? Czyli to jest sen? Ale to wszystko takie realistyczne. Nad ich głowami przeleciał różowy słoń na filigranowych skrzydełkach, śpiewający jakąś dziwną piosenkę o bańkach ze śliny. Sunleaf nawet na niego nie spojrzał, zwłaszcza że przed budynkiem z piskiem opon zahamował krótki, terenowy samochód srebrzystego koloru. Jedna z bocznych szyb opuściła się, ukazując głowę bruneta w ciemnych okularach. Hej, wy dwoje, zawołał mężczyzna. Mam dla was bilety na Sri Lankę. Dupy w troki, jedziemy na lotnisko, bo wam samolot spierdoli. Jak uważasz, powiedziała księżniczka do Dalira, wzruszając ramionami. Kształtowanie twego snu należy teraz wyłącznie do twojej świadomości. Rozległ się błysk i w miejscu klacza kobiety i ogiera mężczyzny pojawiła się pełnoprawna klacz jednorożca i pełnoprawny ogier Pegas. No, od razu lepiej, mruknął Kurz.
patrząc z zadowoleniem na klacz. Lyra, jedziemy na Sri Lankę? Oczywiście, skarbie, odpowiedziała klacz niezmiernie słodkim głosem. Księżniczka postanowiła się ulotnić, wracając do swojego centrum kontroli snów. Zastanawiała się, czemu czwarty spośród podróżników jeszcze nie położył się spać. Czyżby miał jakiś problem z zaśnięciem? Van miał już dość przewracania się z boku na bok. Ciągłe rozterki sprawiły, że nawet jak udało mu się zasnąć, to nie na długo. W końcu wygrzebał się z pościeli, westchnął, wstał z łóżka, podrapał się tylną nogą w ucho i wyszedł na balkon. Musiał przyznać, że noc w Equestrii była naprawdę bardzo ładna. Poniwiel nie miało oświetlenia ulicznego, dzięki czemu nic nie przesłaniało widocznych na niebie gwiazdozbiorów, zupełnie innych niż te po drugiej stronie portalu Zenona. Obce konstelacje i nieznajomy księżyc po raz kolejny przypominały Pegasowi o tym, że znajdował się on teraz w zupełnie innym świecie niż ten, który dobrze znał. Pegas rozpostawał skrzydło i wzbił się w górę. Nie leciał szybko. W sam raz, żeby pęd powietrza przyjemnie chłodził jego rozgorączkowaną głowę i rozwiewał grzywę. Miasteczko pogrążone było całkowicie w mroku i Ogier zastanowił się, która jest godzina. Musiało być już bardzo późno, bo w żadnym oknie nie paliło się światło. W nocy Ponyville wyglądało zupełnie inaczej niż w dzień. Las Everfree wydawał się całkowicie czarny, a posadzone w równych rządkach jabłonie rodziny Apple wyglądały w świetle księżyca jak ciemne koła na srebrzystym tle. Po raz pierwszy, odkąd znalazł się w Equestrii, Van zdał sobie sprawę z tego, jak silnie przywiązany był do swojego świata, coś jakby cień tęsknoty za znajomymi widokami przemknął mu przez myśl. Całkiem możliwe, że w tej krótkiej chwili uśmiech na jego pysku wywołałyby nawet totalnie niegustowne reklamy, od których aż roiło się na poboczach polskich dróg. Właśnie, dróg. Van uwielbiał samochody, z Legionowa do Warszawy na ogół jeździł pociągiem, ale głównie po to, żeby unikać warszawskich dróg. Jego Land Rover, którego niedługo przed wyjazdem oddał do warsztatu kolegi w celu wymiany pompy paliwowej, powinien być już gotowy do odbioru. A w Equestrii samochodów nie było i Van miał poważne wątpliwości, czy Zenon i Twilight zgodziliby się, żeby on zabrał swój ze sobą w wypadku przeprowadzki, a nawet jeśli miałby spory problem ze znalezieniem paliwa. Z jakiegoś powodu jego myśli powędrowały w stronę jego warszawskich znajomych z Bielan, gdzie się wychował. Więc spośród nich znał się od podstawówki. Nie wiedział, czy w Equestrii jest gdzieś takie miejsce jak Bielany, gdzie przyjaźnie tworzyły się właśnie na podwórkach i potrafiły być na tyle silne, żeby przetrwać próbę czasu. Wiedział natomiast co innego, że będzie mu brakowało bielańskich olimpiad alkoholowych. Były to spontaniczne popijawy, jakie czasem urządzał ze starymi znajomymi. Pół litra wódki na osobę było na nich standardem, który nierzadko bywał przekraczany. Jak długo starczyło alkoholu, nikt z uczestników olimpiady niczym się nie przejmował. Ani możliwością odpadnięcia w trakcie, ani przyszłym kacem, ani możliwym nalotem organów ścigania. Zwłaszcza, że Van miał szwagra w policji i wiedział, co robić, by nie prowokować sąsiadów i nie dać się złapać. Olimpiady miały w zwyczaju zaczynać się bez uprzedzenia, w najmniej spodziewanych momentach, a wydarzenia z nich często obrastały legendami i stawały się dyżurnym tematem rozmów na dzielnicy. To właśnie na jednej z nich Vanowi zdarzyło się wejść na dach auta. Po przeprowadzce do Legionowa wprawdzie znacznie zmalała częstotliwość olimpiad, w których Van brał udział, ale za to prawie zawsze, kiedy zjawiał się na dzielnicy, jego starzy znajomi uznawali to za dobry pretekst do urządzenia kolejnej popijawy. Zastanawiał się, jak zareagowaliby na jego przybycie po dłuższej przerwie w Equestrii i jak długie musiałyby to być przerwy, jak często właściwie Zenon zgodziłby się wypuszczać go na drugą stronę i przede wszystkim, jak często on mógłby sobie na to pozwolić. Na drugiej szali znajdowała się Rarity z mocnym zastrzeżeniem postaci Spike'a oraz sama Equestria. Jednak gdy kraina straciła urok tajemniczości, nie wydawała się aż tak podciągająca.
wciąż oferowała mu lepsze możliwości niż Polska, gdzie jedyną niespodzianką, jaka by go czekała w życiu, byłaby następna rzecz, jaką spieprzyłby rząd. I to niezależnie od tego, jaki byłby to rząd. Ale Pegas przyłapał się na tym, że gdy teraz rozważał Equestria jako miejsce do zamieszkania, kierował się argumentami takimi, jakby chodziło o państwo w rodzaju Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii, a nie o magiczną krainę kolorowych kucyków. Poza tym w Polsce była wciąż jego rodzina, pod postacią matki i siostry. Jedno było więc w tej chwili dla niego całkowicie jasne. Nawet jeśli zdecydowałoby się tu zostać, musiałby wpierw pożegnać się z nimi i opowiedzieć im o wszystkim. A to oznaczało, że następnego dnia tak czy siak musiał wrócić na drugą stronę. Tylko co potem? Van leciał teraz nad sadami rodziny Apple i zaprzątnięty bez reszty swoimi myślami, nie zwracał większej uwagi na to, co się działo pod spodem. Do momentu, gdy zauważył jakiś jasny kształt, przemykający z dużą szybkością nisko ponad jabłoniami. To wyrwało go z zamyślenia, zawisł nieruchomo w powietrzu i spojrzał w dół. Dziwny kształt pędził naprawdę szybko i najwyraźniej kierował się w stronę stodoły. Czyżby złodziej? Ogier rozpędził się i ruszył za nim, starając się nie stracić go z oczu. Po obydwu obserwacji Pegaza doleciał do budynku, co jednak zaskoczyło Vana. Domniemany intruz nie próbował dostać się do środka, tylko obleciał stodołę dookoła i zawrócił. Śmignął ponownie pod brzuchem Vana, który zmuszony do dość gwałtownego zwrotu w powietrzu mało nie doprowadził do przeciągnięcia. Szybko jednak odzyskał równowagę lotu i popędził za uciekinierem. Jasny kształt pędził teraz w kierunku Ponyville. Gdy wpadł na główną ulicę miasteczka, dało się zauważyć, że jest to Pegas o jasnym umaszczeniu. Kuc przeleciał obok karuzel Boutique, zakręcił wokół biblioteki i skierował się na dworzec kolejowy. Leciał naprawdę szybko i Van, pomimo przewagi i wysokości, miał problem z dotrzymaniem mu kroku. Mimo to wciąż za nim podążał, coraz bardziej zaintrygowany. Dokąd temu Kucowi się tak spieszyło? A przede wszystkim, skąd taki pośpiech w środku nocy? Było to o tyle zastanawiające, że trasa obrana przez Pegaza zdawała się mieć niewiele wspólnego z linią prostą. Dworzec był chyba jedynym doświetlonym o tej porze obiektem w miasteczku, z wyjątkiem pociągu, który w tej chwili zbliżał się do niego. Van zacisnął zęby, najwyraźniej Pegas chciał uciec pościągiem, ale Ogier nie miał zamiaru mu na to pozwolić. Włożył w swoje skrzydła całą siłę, jaką tylko był w stanie u siebie znaleźć. Odległość między nimi zaczęła się zmniejszać. Jeszcze trochę? W swoim zapamiętaniu nie zwrócił uwagi na moment, gdy uciekinier wyleciał przez otwarte drzwi do budynku dworca. I to go zgubiło. Drzwi boleśnie uderzyły go w skrzydła, a ostre światło oślepiło. Uszy Ogiera wypełniła muzyka podobna do ziemskiego jazzu, co z jakiegoś powodu jeszcze bardziej go zdezorientowało. Jego kopyta przez chwilę szorowały po drewnie, po czym zahaczyło jakieś wystające gwóźdź bądź luźniejszą deskę, co poskutkowało wywrotką na pysk. Jakby tego było mało, głowa Pegaza zderzyła się z pokrytymi sierścią tylnymi nogami innego kuca, którego zaraz w rezultacie wylądował na jego grzbiecie. Auć! Dotarł do jego uszu znajomy głos. Co to się? Speed limit? Blossom Ward? Van podniósł się, mrużąc nieprzyzwyczajone do światła oczy, po czym obrócił głowę. Biała klacz siedziała na jego grzbiecie, w ludzkiej pozycji patrzyła na niego zaskoczonym wzrokiem. Dlaczego uciekasz z Ponyville? A kto ci powiedział, że uciekam? Odparła zdziwiona Blossom Ward. Przez dźwięki muzyki przebiło się dobiegające od strony prowadzących na peron drzwi sapanie parowozu, a zaraz potem jednostajny stukot wagonów. Nie było słychać hamowania, najwyraźniej ten pociąg nie zatrzymywał się w Ponyville. Zapomnij, odparł szybko Van. Ale dlaczego tak? Hej, zostaw moją koleżankę zboczeńcu, usłyszał nagle wściekły damski głos. Zaskoczony odwrócił głowę. W drzwiach prowadzących do poczekalni stała żółta klacz Pegaza z niebieską grzywą i furiacką miną. Jej postawa przypominała wściekłego buchaja, gotowego do szarży. To był wypadek, próbował się bronić Pegaz. Każdy zboczeniec tak mówi. W zasadzie to nie, wtrąciła się Blossom Ward.
Zboczeńcy zwykle mówią, sama chciała, bo prowokowała mnie, dodała, zasiadając z wana i trącając lekko jego skrzydła. Ogier zacisnął zęby, wyglądało na to, że drzwi nabiły mu na nich spore śniaki. Oj, przepraszam, uspokój się, Raindrops, to chyba naprawdę był wypadek. Światło mnie oślepiło, wyjaśnił Van, rozmasowując kopytem lewe skrzydło. Prawe czekało na swoją kolej, zwisając bezwładnie. Nic poważnego im się nie stało, ale wyglądało na to, że jeszcze przez jakiś czas krawędzie natarcia będą go bolały przy dotknięciu. Przepraszam, Blossom, a czemu tak pędziłaś? Nie twój interes, burknęła Raindrops. Dwa kolejne kucy zajrzały jej przez ramię, najwyraźniej zwabione hałasem. Daj spokój, mruknęła Blossom Force. Speed limit musiałeś całkiem nieźle zasuwać w powietrzu, jeśli tak tutaj wpadłeś. Myślę, że chyba cię zaproszę. Zaraz, ty serio chcesz, żeby on do nas dołączył? No nie mów, że nie wiesz, kto to jest. Wiem i właśnie dlatego mu nie ufam. Raindrops podeszła do Vana i szturchnęła go kopytem w pierś. Ty i twoi koledzy może i nie uprowadziliście powierniczych elementów, ale za to jesteście ze służb specjalnych Imperium Gryfów. Wyskakuj z gadżetów. Jakich gadżetów? Zdziwił się Van. Filthy Rich powiedział mi, czym groziłeś jego córce. Jak masz tam wejść, to najpierw wyciągaj wszystko, co masz przy sobie. Ale to był blef, a poza tym ja nic tu nie wziąłem. Van podniósł skrzydła i jedną z przednich nóg, aby pokazać, że nic nie chowa. Widzicie? Trzeba cię dokładnie zrealizować. Drops, nie przesadzaj, przerwała je Blossom Force. Mnie wystarczy to, że Rarity ma do niego zaufanie i to chyba naprawdę duże. Clarge uśmiechnęła się z przekąsem. Van poczuł, że się czerwieni. Jak tam chcesz, ale żeby nie było na mnie, jakby co, odpowiedziała jej koleżanka, wycofując się z powrotem do poczekalni. No dobra, to na czym ja stanąłem? A tak, zanim tam wejdziemy, musisz obiecać, że o tym, co zobaczysz i usłyszysz od tej chwili, nie powiesz nikomu. Cross my heart and hope to fly, stick a cupcake in my eye, odpowiedział natychmiast Ogier. A w szczególności Pinkie Pie, dodała Blossom. Wyglądała na nieco niezadowoloną z użycia przez niego przysięgi Pinki. Się rozumie, zapewnił szybko Pegas. A czemu właśnie jej? Bo nie sposób przewidzieć, co by się stało, gdyby się dowiedziała, że gdzieś w miasteczku odbywa się jakaś impreza. Ona nie jest zaproszona. Dobra, chodź. Blossom przeszła do poczekalni, a Van podążył za nią. W pomieszczeniu stało kilkanaście drewnianych siedzeń, wyłożonych czerwonym pluszem. Siedziało na nich kilka pegazów, przyglądających się z ciekawością nowo przybyłemu. Na środku stał stół, wypełniony jedzeniem i napojami, a w kącie grał patefon. To on był źródłem wypełniającej budynek muzyki. To jest Speed Limit, przedstawiła Ogiera Blossom Force. Speed? Mnie znasz, Raindrops? Właśnie poznałeś. A to są Bon Voyage, Dust Devil, Jetstream, Prism Glider, Thunderlane i Silver Speed. Miło mi, odpowiedział lekko niepewnym tonem Van. Speed Limicie, Blossom Force zwróciła się uroczystym tonem do Ogiera. Widzisz przed sobą członków Ponyville Midnight Club. Powinna to być jeszcze Rainbow Dash, ale chyba lepiej od nas wiesz, gdzie jest w tej chwili. Ostatni raz widziałem ją w Kryształowym, stwierdził Pegas, ale w tej chwili powinna już tu jechać. No właśnie, w każdym razie Midnight Club to był właśnie jej pomysł. Pewnego dnia Dash namówiła kilka Pegasów z Brygady Pogodowej na wyścig w piątkową noc. Po skończonej pracy spotkanie przerodziło się w imprezę i wszystkim się to spodobało, więc po tygodniu postanowiliśmy je powtórzyć. Teraz to już swego rodzaju tradycja. A kto wygrał ten pierwszy wyścig? Spytał Van. Oczywiście Rainbow Dash, a kto by inny? Wtrąciła Dust Devil. Klacz koloru granitowej kostki brukowej z szarą grzywą i trzema trąbami powietrznymi z boku tej nogi. Ona zawsze była najszybsza, na prostej, dodała ze złośliwym uśmiechem. Jeśli wyznaczyliśmy trasę z ostrym slalomem, to choć daleko mi do najmocniejszej, często miewałam lepszy czas. Raindrops z kolei ma tym lepszą pozycję, im trudniejsze warunki. Kiedyś namówiła nas na wyścig w Colchester, kiedy tamtejsze Pegasy akurat robiły Tornado Duty.
posiłkując się po części naturalnym tornadem, które formowało się w czasie przechodzącej akurat nad miasteczkiem silnej burzy z gradem i piorunami. Oczywiście wygrała, Jetstream jest najlepsza, na dużych wysokościach, a Bon Voyage najlepiej sobie radzi na długich dystansach. Ty, Thunder Lane, ciemnoszary ogier Pegas z jasno-niebieską grzywą stojącą na roi Irokeza, zwrócił się do Vana. Co jest twoją specjalnością i jakie masz osiągi? W sumie to mam już na koncie jeden wygrany wyścig. Van podrapał się z zakłopotaniem w tył głowy. To było w kryształowym mieście. Ale z drugiej strony nigdy nie próbowałem się w innych warunkach. Nie wiem, jaki tam był dystans. Zresztą i tak nie mierzyłem czasu. No, to przede wszystkim najpierw zrób okrążenie próbne, dodała Jetstream. Różowa klacz z brązową grzywą i skrzydlatym sercem w charakterze znaczka. Naszą standardową trasą z dachu dworca do domku w Lattershall, potem wzdłuż ściany Las Everfly do granicy akrów słodki jabłek, przez sad, wokół stodoły, do miasteczka, za biblioteką z powrotem, do stacji kolejowej. Zapamiętasz? Myślę, że tak, odparł Pegas. Wyglądało na to, że Blissom Ford wcześniej leciała właśnie po tej trasie. Van znał lokalizację wszystkich punktów orientacyjnych i przelot między nimi, nawet z dużą szybkością, nie wydawał mu się wielkim wyzwaniem. Będziecie mi mierzyć czas? Nie tylko, wtrąciła się Raindrops. Ja cię dopilnuję, żebyś trzymał się trasy i przy okazji sama się z tobą pościgam. Zobaczymy, czy naprawdę jesteś taki szybki. Na jej pysku pojawił się naprawdę wredny uśmiech. Vanowi nieszczególnie się uśmiechała perspektywa wyścigu z klaczą, której podpadł od pierwszej chwili, nic jednak nie powiedział. Na miejsca? Gotowi? Klacz i ogier ustawili się na dachu w pozycjach startowych z rozłożonymi skrzydłami i oczekiwali sygnału. Pozostali członkowie Midnight Club stali na ziemi i obserwowali uczestników. Blissom Ford unosiła się w powietrzu z chorągiewką startową. Start! Krzyknęła niezbyt głośno, żeby nie obudzić całej okolicy. Pegasy ruszyły przed siebie. Van znowu spóźnił start. Zacisnął zęby. Będzie musiał nad tym popracować. Przed sobą wyraźnie widział jasny zad Raindrops, ozdobiony ciemniejszym ogonem. Musiał przyznać, że klacz była wymagającym przeciwnikiem. Pędził tak szybko, jak tylko potrafił, a mimo to prawie wcale się nie przybliżał. Skupił się i centymetr po centymetrze odrabiał dystans. Nie zauważył, że już mijali domek Natterszaj. Raindrops ostro skręciła. Ogier odrobinę za późno się w tym zorientował. Udało mu się wziąć zakręt, ale mimo to jakaś wredna gałąź podrapała go po brzuchu. Ruszył dalej za swoją przeciwniczką, tym razem zwracając większą uwagę na otoczenie. Raindrop zleciała kilka metrów od ściany lasu, poza zasięgiem wystających gałęzi. Zaczęła się lekko wzbijać w górę, a Van domyślił się, że nie bez przyczyny i podążył za nią. Okazało się, że słusznie zrobił, bo już chwilę później klacz ostro skręciła i przeleciała nad jabłoniami rodziny Apple. Ogier wciąż leciał za nią, ale powoli się do niej zbliżał. Zaczął się już powoli rozglądać nad możliwościami wyprzedzenia. Stodowe zdążył już dobrze poznać. Od wewnątrz było budynkiem o lekkiej szkieletowej konstrukcji. Zdawało się, że jest zaprojektowana tak, aby w razie zniszczenia łatwo było ją odbudować. A biorąc pod uwagę wydarzenia z serialu, zdarzyło się to nader często. Ale jednocześnie była wystarczająco wytrzymała, żeby on był w stanie odbić się w locie od jej ścian. Raindrops jednak najwyraźniej wyczuła, co Van ma zamiar zrobić, bo mocno pochyliła się na bok i stodołę obleciała bardzo blisko narożniku w budynku. Przez ułamek sekundy, zanim nadciągnął następny narożnik, między klaczą i ścianą było dość miejsca, żeby dało się ją wyprzedzić, ale ten ułamek sekundy wystarczyłby Vanowi co najwyżej na wyrżnięcie w ścianę. Zamiast tego więc trzymał się za klaczą. Obydwoje wyszli z zakrętu. Od stodoły do najbliższych jabłoni było kilka metrów. I to właśnie podsunęło Pegasowi pewien pomysł. Ryzykowny, ale mógł się udać. Zanurkował między pnie drzew. Dobrze pamiętam tę metodę z wyścigu w kryształowym. Dzięki przemianie energii potencjalnej w kinetyczną dostał dodatkowego przyspieszenia.
Teraz rozpoczęła się najtrudniejsza część. Musiał unikać pni drzew, a zarazem nie zgubić kierunku, w którym lecieć. Drzewa posadzone były w równych rzędach, między którymi było dość miejsca dla Pegaza z rozłożonymi skrzydłami. Niestety, nie były to rzędy równoległe do jego zamierzonego kierunku lotu. Na szczęście następny cel, miasteczko, znajdował się pod takim kątem, że ciało kuca mogło się zmieścić między pniami. Ciało, ale nie skrzydła. Wiedział, że każda chwila bez machania skrzydłami oznacza stratę prędkości. Musiał więc bardzo starannie wymierzyć momenty, w których składał skrzydła i leciał siłą rozpędu. Zdecydował się też składać je pojedynczo. Zawsze to mniejsza strata ciągu. Prawe, lewe, prawe, lewe. Co chwilę kolejny pień zmuszał go do przypłaszczenia któregoś skrzydła do tułowia. Prawie już zapomniał o siniakach na krawędziach natarcia i o tym, że następna kolizja będzie najprawdopodobniej znacznie bardziej bolesna. Jego samego zaskoczyło to, jak dobrze trzymał tempo pomimo konieczności przerywania ciągu. Przez dłuższą chwilę nie zwracał uwagi na raindrops. Gdy w pewnym momencie zerknął w górę, nie zobaczył już klaczy, albo została za nim, albo odleciała w przód. Nie musiała nawet odlatywać daleko. Choć jabłonie widziane bezpośrednio z góry były rozstawione dość luźno, to już widziane pod kątem 70 stopni tworzyły prawie jednolitą pokrywę. Ogier postanowił nie przejmować się klaczą, tylko skupić na wymijaniu kolejnych jabłoni. Wreszcie dotarł do granicy sadu. Przed sobą widział pogrążone we śnie miasteczko i ani śladu raindrops. Śmignął jak pocisk główną ulicą, wpatrując się już widoczną w oddali bibliotekę, wokół której miał wykonać zakręt. Leciał około metra nad ziemią, gdzie drzewo było najwęższe. Nagle usłyszał furkot skrzydeł z boku. Obejrzał się. Raindrops ze skupioną miną była już przy nim. I choć miał przewagę mniej więcej połowy długości ciała kucyka, to klacz najwyraźniej zamierzała zaatakować od wewnętrznej. Wcięła się już za mocno, żeby jej zablokować drogę, a Van nie chciał się zachowywać niesportowo i po prostu jej odpychać. Zwłaszcza, że wyglądała na taką, która potrafiłaby się zrewanżować tym samym. Zamiast tego wrócił myślami do wyścigu kryształowym. Co mógł zrobić w takiej sytuacji? Cóż, zawsze mógł odepchnąć się od czegoś stojącego z drugiej strony. Jedna z gałęzi drzewa budynku była wygięta akurat we właściwy sposób, żeby on mógł ją wykorzystać do swoich celów. Pegas skupił się, kiedy jego przeciwniczka wzięła ostry zakręt. On tymczasem podleciał do tej gałęzi i z całej siły odepchnął się od niej wszystkimi czterema kopytami, nadając swojemu ciału odpowiednio skierowany pęd. Dzięki dodatkowej szybkości wyprzedził zaskoczoną klacz co sił w skrzydłach, popędził w kierunku świateł dworca kolejowego. Tym razem, wpadając w światło drzwi, zmrużył oczy i złożył skrzydła. Mimo wszystko i tak nie udało mu się zatrzymać. Przeszorował po podłodze całą szerokością budynku i wpadł na przeciwległą ścianę. W tej samej sekundzie to samo zrobiło obok niego Raindrops. Obydwoje dyszeli ciężko. Van miał wrażenie, że zaraz wypluje płuca. Całkiem nieźle. 3,21 i 45 setnych. Dawson Ford stała z boku i przyglądała się tarczy trzymanego przez siebie stopera. Byłby z ciebie pożytek przy ubiegłorocznym Tornado Duty. Cóż, witamy w Ponyville Midnight Club. Van dalej sapał, nie mogą złapać tchu. Nagle poczuł silne klepnięcie w grzbiet. Odwrócił się i zobaczył Raindrop. Zaskoczył go uśmiech widniejący na pysku. W końcu po pierwsze, z tego co pamiętał, totalnie mu nie ufała, a po drugie właśnie przegrała wyścig. Szpieg? Nie szpieg, ale latać? Umiesz. Wysapała. Gratulacje. Nie ma za co, odpowiedział. Okej, Blossom Ford zastukała o siebie kopytami, co wyglądało zaskakująco uroczo. Prism Glider, Silver Speed, mieliście się gdzieś zmierzyć na trasie numer 2, a ty, Speed, łyknij sobie trochę Applefy Mill Cider, należy ci się. Nad Ponyville powoli wstawał nowy dzień. Dochodziła siódma, a ulice miasteczka wciąż były puste. Widać było, że to dzień wolny od pracy. Szary ogier Pegas z brązową grzywą podleciał do drzwi. Karozel Betyk. Jego podkrążone oczy, fryzura w nieładzie i niezbyt prosty lot świadczyły o tym,
że przez noc całkiem nieźle się bawił. Zapukał. Rarity, zawołał półgłosem. Van nie miał pojęcia, o której Rarity właściwie wstaje, a nie chciał jej budzić. Wyglądało na to, że Kladży jeszcze śpi. Pegas wyciągnął więc za pazuchę kopertę i rozejrzał się za skrzynką na listy. Nie było jej jednak nigdzie widać, a on nie miał czasu na poszukiwania. Wsunął więc list w szczelinę między górną a dolną połówkę drzwi. Koperta zawierała list następującej treści. Kochana najdroższa, przekreślone, droga Rarity. Niestety nie mogę się z tobą pożegnać osobiście, bo o 7 rano mam portal do domu. Nie martw się jednak, na pewno wrócę do Ponyville. Dziś w nocy odkryłem coś, co pomoże mi przeboleć brak samochodów i olimpiad z znajomymi. Nie mogę ci powiedzieć więcej, bo Blo, przekreślone, ktoś powiedział, że im mniej osób wie, tym lepiej. Do zobaczenia. Darek, Van albo Speed Limit, jak wolisz. Pegas w poczucie dobrze spełnionego obowiązku oddalił się od drzwi. Nie wiedział, że jego list wylądował na perskiej kotce Rarity imieniem Opalescence, która spała pod drzwiami, i że w związku z tym, gdy Klatrze wreszcie obudzi, znajdzie pod drzwiami tylko kilkadziesiąt drobnych strzępków papieru i bardzo niewinnie wyglądającego kota.